Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, witajcie. 15 lutego, jest czwartek, po walentynkach. Ileż też miłości wczoraj było, kochani. I dzisiaj zostawiamy ten stan cały czas. Mówcie do siebie dobrze, bądźcie dla siebie czuli. Wiecie, z reguły jest tak, że my dla siebie jesteśmy największym krytykiem. My. Jesteśmy też często od dzieciństwa, jest w nas wkorzeniane, wymagane więcej, więcej, więcej. Musisz być lepsza, musisz być lepsza, musisz być lepszy od innych. Pamiętajcie, my jesteśmy już osobami dorosłymi. My już nic nie musimy. My nie musimy już słuchać rodziców. My możemy właśnie zacząć żyć po swojemu. Często przeciwstawiając się rodzicom, nawet i w wieku 40 lat. Ja sama tego doświadczyłam. Moi drodzy, ale my jesteśmy osobami pełnoletnimi, czy to rodzicom, czy to innym osobom. My nie musimy żyć pod nich. My chcemy żyć po swojemu. Ja nic nie muszę. Teraz robię tylko to, co chcę. Jestem osobą dorosłą. Odpowiadam sama za siebie. Sama na siebie zarabiam. Sama pracuję. Sama potrafię się ubrać, sama potrafię się nakarmić, więc sama żyję tak, jak ja chcę. I czy to się komuś podoba, czy nie, ja żyję po mojemu. I naprawdę, moi drodzy, spróbujcie sobie tak przez jeden dzień, próbę, ten jeden dzień w tak, ja mówię to świadomie, że spróbujcie. Spróbujcie, jak to jest zrobić coś, co macie ochotę zrobić od dawna, ale się na przykład obawiacie krytyki, obawiacie innych ludzi. Jeżeli masz ochotę napisać jakiś tekst fajny na Facebooku, który chodzi gdzieś ci w duszy, który twoja dusza trzyma, to go napisz. Nie patrz na to, co inni powiedzą. Bo inni mówią, oni cały czas mówią i będą mówić. Zobaczcie na moim przykładzie. 2-3 lata czekałam. Ja ostatnio właśnie wieszałam swoje kochane dyplomy. Nie ma ich zbyt wiele, ale dla mnie jest to wystarczające. Mnie o to w życiu chodzi, żeby się dyplomami obwiesić, tylko żeby tą wiedzę wprowadzać w życie. Takie jest moje zdanie. Ale 3 lata około 2-3 lat zajęło mi cokolwiek powiedzenie na YouTubie. Wiecie? Taki była u mnie blokada, taki był strach, co inni powiedzą. Zobaczcie, jaki był strach przed live'em, a teraz już tęsknię za nimi. I najprawdopodobniej live będzie w piątek. Jeszcze dzisiaj to dokładnie muszę przemyśleć, ponieważ wyjeżdżamy sobota, niedziela do pracy. Więc live zrobimy w piątek sobie, pogadamy. I na dobrą sprawę teraz tak myślę, gdybym zaczęła wcześniej, gdybym gdzieś z tyłu głowy nie miała, ach, co ludzie powiedzą, ach, a czy ja nam dobrze, na pewno dobrze mówię. Wiem, że wielu was chodzi to samo po głowie. Jeżeli coś czujecie, że coś trzeba zrobić, to róbcie to. Zawsze znajdą się dusze, zawsze znajdzie się ta energia, która do was pasuje. I pomyślcie sobie tak, jest tyle ludzi na ziemi, zobaczcie, jest tyle osób uczących. Ja nie jestem osobą uczącą, tutaj też tak mnie nie traktujcie, bo nieraz mnie tak traktujecie. Ja jestem osobą, która przekazuje wam swoje doświadczenia, przekazuje wam swoje czucia po to, żeby wam się lepiej żyło. Bo mi się naprawdę żyje świetnie. To nie jest to, że jest kolorowo, znaczy się kolorowo jest, ale to nie jest to, że wiecie, ja mam tak furę pieniędzy, sprawne auta, no, dzięki Bogu mamy zdrowie, mamy miłość w rodzinie, która jest wypracowaną miłością też, bo pielęgnujemy, szanujemy się, kochamy się i mamy miłość do siebie, nauczyliśmy się tej miłości, uczymy teraz tego pięknie Jasia, żeby też bardzo siebie kochał, bo to jest, kochani, najważniejsze, żebyśmy dzieci uczyli miłości, ale też trzeba uważać, żeby nie wychować narcyza. Bo to jest bardzo prosto wychować narcyza, wiecie? Jak się cały czas dziecku powtarza, jesteś idealny, jesteś idealny, jesteś idealny,
No, to jesteś idealny, to nie są błędy, to tak. Trzeba mu mówić. Wiesz, Jaś, zrobiłeś taki tak. Kurczę, no trochę źle, ale pomyśl to. W porządku, każdy może się pomylić. Nic się nie martw, zrobimy to inaczej. Trzeba zawsze pomyśleć, zanim komuś się coś powie, czy coś. Jeżeli komuś tak powiedziałeś, to idź i przeproś. Przecież my się uczymy jakoś tak, pokazujemy mu dużo ciekawych filmów dla dzieci. On z tego mocno wyciąga wnioski. Jest mega dużo fajnych bajek, które rozwijają i uczą i pokazują, jak żyć. Uczy go rozmów z aniołami. I to jest w życiu najważniejsze, kochani. Żebyśmy wiedzieli, czego chcemy. Żebyśmy robili to, co chcemy. Żebyśmy czuli, że to, co mówimy, to, co robimy, idzie prosto z serca. I głęboko w czterech literach mieli opinię innych ludzi. Bo nikt nie wchodzi w twoje buty i nikt nie idzie przez twoje życie. To jest twoje. I rób to, co pragniesz. Jeżeli pragniesz wyjść do ludzi, to wychodź już z najmniejszą rzeczą do ludzi. Pokaż im siebie, załóż grupę na Facebooku, załóż grupę na Instagramie, załóż TikToka i mów. I mów. I po prostu mów. No dobrze, to co? Głęboki wdech i wydech i jestem cudem. Jestem ciałem, umysłem, duszą. Nie krytykujcie siebie już. Od dzisiaj, no właśnie, to miałam powiedzieć. Spróbujcie dzisiaj tylko się chwalić. Nie mówić do siebie źle. I jak wam się uda, to jutro jeszcze raz. A jak wam się nie uda, że gdzieś siebie zganicie, to przyjrzyjcie się, czyje to ganienie jest. Czy to jest wasza krytyka, czy to jest jeszcze krytyka z dzieciństwa, którą dostawaliście i to jest w was zakorzenione, że nie jesteś wystarczająco dobry, że nie jesteś wystarczająco dobra. Poszukajcie tego. Czyje to są słowa, które tak do ciebie mówiły? A jeżeli napiszecie pod komentarzami, że takie słowa są w was, zrobimy na to medytację. Napiszcie tylko w komentarzach, czy to jest potrzebne, czy nie. Żeby uwolnić te słowa, które w was siedzą, które nie są wasze, a które sobie wzięliście i zachowaliście jako własne. Bo ten wasz wewnętrzny krytyk to czasami może doprowadzić do tego, że nie pokażecie się światu. Jesteście cudami, wszyscy. Ciałem, umysłem, duszą. I niech mi ktoś powie, że nie. Jak poczujecie tą cudowną duszę w środku i nie będziecie się zastanawiać, czy to, co robię, jest dobre, czy to się komuś spodoba. Jeżeli to się tobie podoba, to już wystarczy. To już wystarczy. Ja to wiem teraz, kochani, z perspektywy czasu. Ja pamiętam, otwierając ten kanał, powiedziałam sobie, jeżeli chociaż jednej osobie pomogę, to ja już jestem szczęśliwa. I powiedzcie tak sobie. I zobaczcie, jakby każdy miał pomóc jednej osobie i ten łańcuszek poszedłby dalej, ile ludzi byłoby szczęśliwych. A wiem, że też dużo osób jest tutaj, które sobie pomimo tego, że słuchają, pomimo tego, że praktykują, cały czas gdzieś nie czują lekkości. Cały czas je coś gdzieś przygniata. Przyjrzyjcie się tym słowom, które was dołują, czyje one są. Czy to są wasze słowa, które sobie sami wyprodukowaliście? Czy to są słowa czyjeś? I napiszcie w komentarzu, wystarczy, że napiszesz moje czyjeś. Dobra, to karta na dzisiaj. Późno już, oj późno, późno. Piszcie też, jak u was walentynki, co sobie czułego kupiliście, jak tam prezent. Ja wczoraj tak zostałam obdarowana, jestem niesamowicie zaskoczona, wiecie. Oj, moi chłopaki to są śmieszni, bo my sobie walentynki zawsze w trzech robimy. Tak. No dobrze, poszliśmy, słuchajcie, na romantyczną kolację. Jaś wybrał lokal. McDonald's. No wiem,
że niezdrowo, wiem, że nie fajnie, ale jestem na ziemi, więc trzeba posmakować ziemskiego życia też. Tam jak wyjdęście, a teraz wiecie, no mamy dane to, że możemy korzystać z ziemskiego, więc najeść się świństw, porobić głupstwa ziemskie, nie wiem, popić alkoholi niezdrowych, niezdrowych, no jak alkohole, tak, no są zdrowe. Ale jesteśmy na ziemi, pamiętajcie, że nie ma co odrzucać wszystkiego, co ziemskie, tak jak sama ta, wiecie, krytyka tych walentynek. Kurczę, no jestem w sobie zakochana, nie mam kogoś, kto mi kupi kwiaty, lecę i sobie kupuję bukiet róż, daję go sobie i wracam najszczęśliwsza. Jeżeli wczoraj tego nie zrobiliście, zróbcie to dzisiaj, kupcie sobie ten bukiet róż. Wręczcie go sobie, a panowie nie wiem, czy tam dobre piwko, czy co będziecie chcieć, no weź jakieś narzędzie, czy co chcieliście sobie kupić. Kochani, i karta na dzisiaj to karta jedność, zwyczajowe punkty widzenia lub metody, organizacje duchowe, poszukiwanie mentorów i przyjaciół o podobnym sposobie myślenia. Widzicie, jaka karta wyszła? Szukają was. Was szukają, po prostu. Jeżeli ktoś coś czuje, a wiem, że jest tu bardzo... A, ja tak trochę nabroiłam dzisiaj, nie pokazałam dobrze. Niczym nie myślcie, po prostu nie myślcie, tylko od dzisiaj. Ciach, robię. Najpierw zaczynam tak, później tak, później tak, później kolejny krok. Zacznij działać, bo działanie to już jest spełnianie swoich, to już jest cel praktycznie. To już jest dążenie do celu, bo kiedy planujemy, masz prawo zaplanować, ale też zacznij działać. Praca w grupach wzbogaci Cię na obecnym etapie Twojego życia. Wyciągnąłeś tę kartę, ponieważ nadszedł czas poszerzenia kręgu Twoich przyjaciół, bądź przyłączenia się do jakiejś grupy. Dla przykładu, możesz zapisać się do szkoły lub zostać członkiem organizacji duchowej. Jest to również optymalny czas na pozyskiwanie przyjaciół i wywieranie na nich osób skłonnych wspierania innych ludzi i obdarzonych silnym kręgosłupem moralnym. Jest to również czas na zadawanie pytań i kwestionowanie zasad, restrykcji czy ograniczających Cię przekonań. Kochani, może się okazać, że uda Ci się wyodrębnić wiele takich elementów rzutujących na Twoją obecną sytuację życiową. Możesz je dostrzec u siebie lub też u innych osób z Twojego otoczenia. Tylko w ten sposób zyskasz pewność, że powstałe warunki są sprawiedliwe dla wszystkich. Pomoże Ci to pokonać wszelkie blokady, które dotychczas uniemożliwiały Ci osiągnięcie celów. Dodatkowe znaczenie tej karty. Eksperci lub mentorzy są wkoło Ciebie, albo Ty się nim staniesz. Poszukiwanie sensu życia, zaufanie innym ludziom, a w szczególności sobie. I kochani, patronem tej karty jest Archanioł Sandalfon. Archanioł Sandalfon jest archaniołem, który dostarcza modlitwy z ziemi do niebios. Wezwij go, by podnieść poziom swojej wiary i utwierdzić się w swoich pragnieniach i celach. Proszę, nic więcej nie trzeba, ja tu nic więcej już nie dodam. Tak, pokój mam przypięty. Kocham Was, moi drodzy, naprawdę, wszystkich razem, jesteście cudowni, Wam dziękuję bardzo za wiadomości, dziękuję Wam za wszystkie maile, które dostaję, ja wszystkie czytam, mam znowu chyba z 3 maile, na które muszę odpisać, odpiszę już, dzisiaj jest też dzień spokojniejszy, ja już wczoraj wróciłam do pracy, ale jeszcze sił trochę mi brak. Dobrze, moi drodzy, przytulam, życzę cudownego czwartku, Magda.